Szanowni Państwo, druk 1292, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Minął termin zgłaszania autopoprawek, termin zgłaszania poprawek do zakończenia czytania projektu i dyskusji. Sprawa dotyczy programu mecenatu artystycznego i usług publicznych. Bardzo proszę, pan dyrektor. Pan dyrektor Dziedzic, tak? Będzie przedstawiał sprawę. Wysoka Rado, z dniem 11 października 2006 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury, pracownie twórcze. W tym trybie, który został w tej uchwale określony, powołany został specjalny zespół decyzją prezydenta, w skład którego wchodzi trzech przedstawicieli Wysokiej Rady. Innymi słowy, Komisja do Spraw Pracowni Twórczych przyznaje te pracownie na nowych zasadach, takie, które zostały wtedy uchwalone po dużej, znaczącej modernizacji poprzedniego programu. Ta zmiana optyki myślenia polegała przede wszystkim na tym, że komisja zbiera się i opiniuje wnioski tylko wtedy, kiedy są konkretne wskazania lokalizacyjne. Innymi słowy, wtedy, kiedy pojawiają się możliwości przydzielenia takiej pracowni. To była zasadnicza zmiana w odniesieniu do poprzedniej praktyki mecenatu w tym zakresie, kiedy przyznawano ranking, a więc można było przez całe lata oczekiwać na takie decyzje o przydziale konkretnej pracowni, bo więc kandydatów było dużo więcej. Ten system uznany został za niewydolny i niewłaściwy. Wtedy też wprowadzono w 2006, a później w 2009 przy nowelizacji tej uchwały parę właśnie zasadniczych zmian w tym zakresie. Proszę Państwa, projekt, który przedstawiamy Państwu, pragniemy, aby był tekstem jednolitym, a więc już z uwzględnieniem tych poprawek, które zostały naniesione w 2009 roku, ale także i jeśli Wysoka Rada wyrazi w tym względzie zgodę, żeby wprowadzić pewne dalsze poprawki, które są wynikiem pewnej pragmatyki. A więc, ażeby odstąpić od zasady umieszczania pełnego protokołu, który jest dokumentem często bardzo długim, bo wymaga wielu przeglądów poszczególnych lokali i tylko podawać konkretne już ustalenia, które pracownie drogą zarządzenia prezydenta będą przydzielone. Wnioskujemy o dopisanie w punkcie 7 podrozdziału 3/4 zapis o następującym brzmieniu. Dopuszcza się możliwość ponownego zawarcia umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu na wniosek osoby, wobec której została wypowiedziana umowa najmu oraz orzeczona eksmisja z lokalu w przypadku uregulowania zadłużenia czynszowego i kosztów sądowych. Proszę Państwa, ta propozycja wynika z faktu, że bardzo często ci ludzie w przeszłości ponosili ogromne koszty związane z adaptacją tych pomieszczeń, które miasto uznawało za nieprzydatne do innych celów, a zostały one przydzielone do zagospodarowania na pracownię. Czasem artystom zdarzają się przypadki bardzo dużych trudności ekonomicznych. Postulat, ażeby uwzględnić w sytuacjach uzasadnionych i jednostkowych, gdy ktoś wpłaci te należności zaległe, ażeby nie musiał być eksmitowany i później pozostaje w bardzo trudnej sytuacji i na pewno będzie ubiegał się w przyszłości o przydzielenie.
Oczywiście tutaj inicjatywa dotyczy indywidualnego rozpatrywania każdorazowego takich sytuacji. Wnioskuje się także o dopisanie punktu 9 w podrozdziale 3 i 4 o treści. W przypadkach udokumentowanych wybitnymi zasługami dla kultury i sztuki prezydent miasta Krakowa może po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Miasta Krakowa wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu pracowni twórczej z takim artystą w pierwszej kolejności. W takim przypadku zdań 4 i 5 podrozdziału 6 nie stosuje się. Ja pozwolę sobie odczytać te zdania, których miałaby dotyczyć ta zmiana. Mianowicie, cytuję, są to lokale, które z uwagi na stan techniczny, lokalizację, niskie wyposażenie techniczne nie mogą być przeznaczone na cele mieszkalne. Lokale przekazywane są twórcy do adaptacji zgodnie z potrzebami prowadzonej działalności artystycznej. Proszę Państwa, to są zasadnicze propozycje zmian, które Wysokiej Radzie przedkładamy. Pozostałe mają charakter już zupełnie kosmetyczny. W przypadku tego ostatniego zapisu, który proponuję w imieniu Pana Prezydenta, jest mowa o pewnego rodzaju odstępstwie od pragmatyki, szczególnie uzasadnionych wypadkach artystów trudnych o udokumentowanym dorobku, którzy znajdują się w wyjątkowo złożonej, trudnej sytuacji. Mamy taką sytuację. Nie chcę, ażeby te treści, które wypowiadam, odbiegały od konkretnego przypadku. Jest w Krakowie artystka, która ma lat 87 i która na skutek wykupienia obiektu przez innego właściciela zostaje skazana na eksmisję w najbliższym czasie bez możliwości znalezienia sobie warunków życiowych. Do Państwa decyzji i rozwagi przedstawiam tę sytuację, która musiała mieć charakter naprawdę wyjątkowy, tak ażeby to mógł być lokal, który nie będzie wymagał gruntownego remontu, co w przypadku takiej osoby byłoby nie tylko wydłużeniem czasowym, ale i poważnym problemem. I stąd zapis się znalazł, ażeby prezydent tylko w wyjątkowych wypadkach w odniesieniu do wybitnych artystów mógł skorzystać po wcześniejszym zaopiniowaniu przez komisję właściwą dla sprawy przez Wysoką Radę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Dostałam wniosek zgodnie ze statutem Rady Miasta Krakowa o wniosek o rozpatrzenie niniejszej sprawy w dwóch czytaniach. Jest odpowiednia ilość podpisów. Będziemy oczywiście głosowali wniosek w bloku głosowań. Czy ktoś z Państwa teraz ma ochotę zabrać głos? Uzasadnienie wniosków jest radni, potrzebują więcej czasu na analizę i ewentualne poprawki do niniejszego druku. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w niniejszej sprawie? Dziękuję. W związku z tym przechodzimy dalej.